Państwo. Witam Państwa na spotkaniu. Spotkaniu, które nie jest obligatoryjne, wymagane żadnymi przepisami prawa. Tylko to spotkanie zorganizowaliśmy razem też z panem burmistrzem. Zgodnie ze sobą umową, którą na wiosnę podjęliśmy, abyście Państwo mogli zadecydować, w którym miejscu chcecie lokalizację Alejnika. Także Szanowni Państwo, bo tak z widzenia to Państwo znam, wiem, że Państwo są też spoza gminy. Zresztą bardzo mnie dotyczy mieszkańców naszego osiedla, tego, które znajduje się właśnie w rejonie ulicy Ćmielowskiej, Kościuszki, gdzie Państwo są. Zgodnie z ustaleniami, które padły na poprzednim spotkaniu, firma P4 zgodziła się przeanalizować lokalizacje, które Państwo wytypowali na tym spotkaniu. I chciałbym, żeby się Państwo ustosunkowali do tych lokalizacji. Z naszego spotkania dzisiaj zostanie spisany protokół i to, co Państwo postanowią, taką odpowiedź firmie P4 wyślemy. Ja tutaj na tym spotkaniu nie będę dyskutował o szkodliwości większej, mniejszej, bo nie po to się spotkaliśmy. Mamy zadanie. Mamy trzy lokalizacje. Pierwsza lokalizacja jest to lokalizacja, którą początkowo planowała firma P4, czyli w rejonie państwa Janeczko. Druga lokalizacja jest na działce pana Jarosława Muszyńskiego z tyłu. I trzecia lokalizacja jest na działce pana Janusza Ścibisza z tyłu. To jest ta lokalizacja, którą Państwo preferowali na ostatnim spotkaniu. Firma przeprowadziła analizę lokalizacji. Tą analizę Państwo mają ze sobą. I chciałbym, żeby Państwo między sobą, bo to nie między mną, ja nie jestem stroną żadną, tylko jeszcze w tej chwili nie. Ja tutaj nie jestem żadną stroną, tylko wychodzę po prostu naprzeciw, bo chcę Państwu, powiedzmy, pomóc. I dlatego to, co Państwo ustalą między sobą, nie między mną, ani między panem burmistrzem, tylko między sobą, taką odpowiedź w firmie P4 wyślemy. Panie burmistrzu, proszę. Szanowni Państwo, jak to sądzę, jest nasze spotkanie, było w sali konferencyjnej starostwa. My jako gmina, jako osoby, które mają dostęp do ewidencji gruntów, zostaliśmy poproszeni przez firmę P4 o to, żeby wskazać właścicieli nieruchomości, na których ewentualnie mogły zostać nadajniki tej sieci komórkowej. I są to działki, które zostały ustalone wstępnie na tych spotkaniach, prawda? Tak jak się zobowiązali. My ewidencję do tych działek wysłaliśmy firmę P4 i tak jak mówię, to jest konsekwencja naszego spotkania. Firma P4 przeprowadziła swoje badanie, natomiast firma P4 z gminą od tamtego momentu się nie kontaktowała. Poprosiła tylko o kontakt do osób, które są właścicielami tych numerów działek. I tak jak pan starosta powiedział, tutaj pan starosta wykazuje się bardzo dużym i ogromnym szacunkiem dla Państwa. Jest spotkanie, czytamy na Państwa uwagi i spostrzeżenia. Tak, jeszcze zapytam się, kto protokołuje na spotkanie. Pan kierownik protokołuje i pani kierownik też na tym spotkaniu Państwo poczekają, będzie sporządzony protokół podpisany i na podstawie tego protokołu zostanie sporządzona odpowiedź do firmy P4. To, co Państwo zgłoszą. Odnośnie lokalizacji, skupmy się, nie będziemy tutaj rozmawiać o szkodliwości promieniowania, bo to nie jest przedmiotem tego spotkania. To się Panu tak wydaje. To się Panu wydaje, Panie Starosto. Czy mogę jeszcze słowo? Proszę Państwa, w tym momencie Pan Starosta jest tak jakby gospodarzem sali. Ja Państwu oświadczam, w tym momencie nie mamy sprawy. Nie mamy wniosku. To, co Pan Starosta obiecał mieszkańcom ulicy Ćmielowskiej, że z chwilą, w dniu, w którym zostanie złożony jakikolwiek wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, zostaniecie Państwo powiadomieni. W tym przypadku
jest to tak jakby kontynuacja obietnicy złożonej przez pana starostę, przez pana burmistrza, że kiedy P4 przedstawi nam, przedstawi gospodarzom tego terenu propozycję zmiany tej lokalizacji z pierwotnej, nie wiem czy zdradzę jakąś tajemnicę, z działki pana Kocznura na nowe działki, dotyczące działki tam końcówka działki pana Muszyńskiego i za zakrętem działki pana Ściwina. I to tyle. My nie rozstrzygamy. To są propozycje. Pan starosta zobowiązał mnie, żebym państwu wydrukowała i przedstawiła. I z naszej strony to jest tylko tyle. Czekamy na państwa opinię co do lokalizacji. Dziękuję. Bardzo proszę pani Janusko. Dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tego spotkania. Ale pierwsza sprawa. Ja się dziwię, że tak. Gdy dowiedzieliśmy się odnośnie budowy tego mostu, zaczęliśmy chodzić do Urzędu Gminy. Urząd Gminy twierdzi, że nie jest drogą. Przychodzimy do urzędu, do starostwa. Starostwo twierdzi, że nie jest drogą. To kto jest stroną w naszej prośbie o to, żeby nie budować danej takiej wieży? Po drugie, ja mam tu pismo Urzędu Gminy i w tym piśmie jest zaznaczone, że nasze działki są w planie zagospodarowania przestrzennego i tu pisze, że w tym planie jest możliwość budowy domków jednorodzinnych, bliźniaczych, tam innych, szeregowych, jak to ktoś chce sobie tam budować. I tu pisze, że ta wysokość do 5 metrów. To jakim prawem ktoś przychodzi i nas chce zmuszać do wysokości 60 metrów wysokości wieży, gdy i wysokość w planie zagospodarowania jest do 5 metrów. Właśnie się zastanawiam. Bo pan starosta mówi, że nie jest drogą. U pana burmistrza Gajewskiego tyle razy i u pana, panie starosto, nasze kroki tylko kierowane były tu. I prosiliśmy, błagaliśmy, że nie chcemy tego. A wy... Dlatego my spotykamy się i dlatego rozmawiamy. I dlatego jesteśmy członkami naszej otwartości. A co zrobicie państwo, jeżeli by się w ogóle na trzy te lokalizacje nie zgodzimy? Taką odpowiedź myślimy, no proszę taką zanotować i wysłać. Szanowny panie, ja przede wszystkim pytam się mieszkańców tego regionu, który bezpośrednio to dotyczy. A pan, jak wiem, mieszka około 8 km od tego miejsca. Dlatego to spotkanie, proszę weźmy. Przede wszystkim to spotkanie jest na wniosek mieszkańców. Ale pół roku temu poniósł pan za nas decyzję i pan nam postawił, choć myśmy tego chcieli. Nie, nie ja. Kto? Proszę pana, proszę ważyć słowa, które pan mówi, ponieważ pociągnie pan do odpowiedzialności. Ja nie stawiałem, tylko starostwa kotowskiego, tak, Tomasz Stanie wieży w okolicach pana. Panie Kowalski. Proszę pana, co do Sadowia, to wszyscy już wiedzą, co się stało, jak się stało. Ja panu przerwę, nie dam do powiedzenia głosu. Pan wie, co pan zrobił i pani też, pani wie, co pani zrobiła. I z tego względu, ludzie, nie dajcie się omamić, bo będą wam dokładać anten, dokładać mocy. Kto rozbudował? Mam tutaj okalinę. Bardzo proszę, 21 kW, 127 kW. Moje ostatnie zdanie. Albo zakończymy to spotkanie w tej chwili, ja wyjdę, bo ja przecież rozmawiam z mieszkańcami, których to dotyczy. I a propos tych lokalizacji, ja powiedziałem, po co się spotkaliśmy, nie będziemy wychodzić poza ramy naszego spotkania. Mieszkańcy okolicy, i to mojej okolicy, mojego regionu, gdzie się urodziłem, skąd pochodzę, nie pan Kałucki będzie o tym decydował. Też się tu urodziłem. Tylko ja jestem też się urodziłem. Przedstawicielem tego regionu. Nikt nie będzie decydował na mnie, w wolnej Polsce. Moi mieszkańcy zadecydują, czy chcą tej lokalizacji, w którym miejscu. Za mnie też pan nie będzie decydował. Jeżeli państwo powiedzą w tej chwili, że nie zgadzają się na żadną lokalizację, taką odpowiedź wyślę do P4, że państwo nie wyrażają zgody. Dobrze. Ale panie, proszę pana, pierwszeństwo mam bardzo proszę, czy wy nie zrozumieliście? Rozmawiamy o trzech lokalizacjach. Pierwszą lokalizację odrzucacie, czyli tą na działce pana Kocznura. Tak.
Czy przyjrzeliście się lokalizacjom alternatywnym, które są? Ja jeszcze powiem odnośnie tej drugiej lokalizacji. Panie starosta, bo ja już do pana tyle razy chodziła i naświetlałam pana. Tak. Jeśli chodzi o działkę pana Jarka Muszyńskiego, to jest działka, która jest w bliskiej odległości od naszej działki. Po pierwsze, w bliskiej odległości do działki pana Dziarmazi, od którego mam pismo dla pana, żeby pan się zapoznał. Po drugie, tam są działki budowlane. Już ta pani z Radomia, jakaś pani Grabowska, nie wiem, nie znam jej, ale dzwoniła do mnie i pytała mi się, czy jest to w planie. I ja mam kłamać, że nie ma w planie, bo jeśli my się bronimy przed tym, to ja jej odpowiedziałam, proszę pani, jest w planie, musi pani zadzwonić do starostwa, niech się pani dowie. Dzwoniła do starostwa, nie wiem z kim rozmawiała, czy z panem, czy z kim. Pan, ktoś odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji, nie ma sprawy. I kobieta była. Jeszcze raz powtórzę, proszę pani, to jest tylko propozycja. Rozumiem, że na działkę pana Mączyńskiego mieszkańcy, podkreślam, mieszkańcy ulicy Ćmielowskiej nie wyrażają zgody bez względu na wszystko, tak? Czyli propozycja pana Koczmera rozumiemy, nazwijmy propozycją numer jeden pana Koczmera. Państwo odrzucają. Kto jest za odrzuceniem tej propozycji? Wszyscy. Ja nie mieszkam tam, ale... Nie, mieszkańcy, bo to jest najwyższa opozycja. Rozumiem, że państwo są przeciwni. Rozumiem, że pani Janeczko też rozmawiała w tej chwili o działce pana Muszyńskiego. To jest też blisko domu. I czy państwo zapoznali się z tą lokalizacją? Wiedzą państwo, gdzie to jest. Pan Jarosław Muszyński, ten biały dom, prawda, tutaj ta działka. Czy, i druga jeszcze jest propozycja kolejna pana, wiecie, też za zakrętem ostatnim, tam będzie obwodnica szła północna Patowa. Niebawem obwodnica będzie, proszę państwa, za 3-4 lata ten łącznik będzie. Także na pewno to będzie w pobliżu tego. Czyli pana Jarosława Muszyńskiego znacie tą lokalizację. Rozumiem, że jakie jest wasze zdanie na tej lokalizacji? Odrzucam ją. Ale jak daleko od jego domu? Tam ma pani załącznik. To jest jakieś, proszę państwa, już mówię. A czy państwo wiecie, że zostały wasze działki zostały zaniżone wartość? Decydujecie na to? To jest na samym końcu działki, to nie będzie jakieś 100 metrów od domu, to już jest tam w polu. To już jest ten teren przeznaczony. Więcej niż 100 metrów? Tak, usługowo-przemysłowe. Być może. Być może, że też tak jak pan mówi, po 120 metrów, że to jest tam w polach. I trzecia lokalizacja to jest za zakrętem u pana właśnie Ścibisza. I to jest prawie na samym końcu pana Ścibisza za zakrętem. Tej części budowlanej, bo dalej już działka jest rolna, to... Tak jak jest opatów się kończy, znaki rozpoczynają się kornacice. I chciałbym, żeby państwo teraz wypowiedzieli, nie dyskutujmy, tylko po prostu nie, powiedzmy. Nie, panie starosto, pan nas zaprosił, żebyśmy się wypowiedzieli. Niech nam pan budzi nie. Ale czy państwo chcą, czy nie? Tak, chcemy dyskutować. I ja, ponieważ nie widzę wsparcia ani w gminie, ani w starostwie, zaprosiłam sobie wsparcie stowarzyszenia. I proszę, żeby ludzie liczyli. Ale proszę państwa, my chcemy, żeby państwo się wypowiedzieli tak na temat tych lokalizacji. Tak jak się umawialiśmy. Jeżeli państwo wiedzą, że państwo nie chcą tych lokalizacji, to my ja tym ludziom pomogę, na mojej działce postawić się. Teren gminy Opatowa jest. I teren i ludziom pomogę. I P4 niech zestawia. Na pana działce? Oczywiście. Niech, na pana Kołuckiego działce? Oczywiście. I niech, jeżeli P4 interesuje, proszę zgłosić się do mnie. Warunki uzgodnimy. A gdzie działce? Szybciutko. Rozumiem, że na działce pana Koczmera absolutnie nie. Czy na działce pana Muszyńskiego, jak macie państwo przyrodnik graficzny, ewentualnie, czy absolutnie nie? Nie.
Ja nie wiem, dlaczego to jest dobre pytanie. Byli, prawie te cztery, które to było, i była wskazana ta działka. To dlaczego pan teraz się pyta, dlaczego? No, to nie jest ale to jest umownie. Ale nie zdecydowaliśmy się na tą działkę wtedy tak samo. Tylko była działka po prostu określona. Ale nie, proszę Państwa, ja czytałem przed naszym spotkaniem. I my nie proponowaliśmy jeszcze innej lokalizacji, tylko były trzy lokalizacje i ostatnia lokalizacja, ta, która powiedzieliśmy to tutaj, że nam by pasowało, to pana ściśle. I tak powiedzieliśmy. Ale teraz rozumiem, że zmienili państwo zdanie i ta działka nie pasuje. Proszę pana, my nie jesteśmy sami. Proszę cię. Czyli rozumiem, że pani twierdzi, że jest za blisko zabudować. Ja odczytam to. Dobrze. Ja odczytam to pismo pana Dziarmaty, który niestety z powodów zdrowotnych nie mógł dzisiaj być, ale ja odczytam. Proszę nie odczytywać, bo tam są zdrowotne te. Nie wyraża zgody. Jest RODO, panie. Szanowna pani, ja wiem, co proponuję lokalizację na działce 301-302 obręb Kornacice przy drodze gruntowej w kierunku Kornacic po stronie lewej. Sumując powyższe, proszę o niedopuszczenie, aby obiekt powstał między domami. Działka 301-302. Taka propozycja pojawiła się w piśmie pana Bogdana Dziarmaty. A jeszcze proszę, bo pan Kałucki powiedział, że na jego działce może powstać. Z powodzeniem. Działka 160. Ale w jakim obrębie to jest pana działka? Działka 160 to obręb Zochcinek. Działka 160, obręb Zochcinek pana Kałuckiego. Obręb, to jest obręb Opatów chyba w Zochcinku, tak? Bo obręb Zochcinka chyba nie ma. I działka tutaj jest propozycja 301-302. Nie mamy zaznaczonych numerów. Mówiąc brzydko, bo ja chcę się wybudować na pani działce, jeśli
dokumentacja jest tak stworzona, że firma spółka P4 nie potrzebuje opinii środowiskowej. I wy musicie o, to, o tym wiedzieć. Nie będą się was pytać o, was, o zdanie. Ale pan niech nas nie uświadamia w czymś, co my wiemy. No. My się nie zgadzamy jako mieszkańcy na to, żeby stała na nasze życie. Jeżeli pan sobie życzy, może pan sobie ją nawet dokonać. Więc proszę panią, ja tłumaczę ludziom, że nie potrzebna jest opinia środowiskowa. Nikt się nie będzie pytał nas. Proszę Państwa, na początku padło zdanie. Stowarzyszenie Wiatraków i Stefan Górak. Padło pytanie, kto jest stroną. Ponieważ mnie Państwo Smielowskiej upoważnili 49 podpisami, aby reprezentować ich postępowanie, więc ja pozwoliłem sobie napisać pismo do pana starosty. Pismo opatu dnia 9 stycznia 2019. Tomasz Stanik, starosta Opatowski, ulica Henryka Sienkiewicza, 17-25. Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce numer 159/1 na ulicy Śmielowskiej w Opatu. Wniosek o dopuszczenie stowarzyszenia do postępowania w charakterze strony. Działając na podstawie artykułu 31 paragraf 1 punkt 1 punkt 2 KPA o upoważnienie przeciwników budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce numer 159/1 w Opatowie, ulica Śmielowska, lista protestujących 49 raz z założeniem. Wnoszę o dopuszczenie Stowarzyszenia Stop Wiatrakom siedzibą w Opatowie do udziału w postępowaniu na prawach strony. Uzasadnienie. Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia Stop Wiatrakom jest działanie na rzecz wyznaczenia lokalizacji inwestycji potencjalnych i zawsze znacząco oddziałujących na stanowisko w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku i nie narażały interesów społeczności lokalnej, w tym narażenia zdrowia i spadek wartości nieruchomości położonych w pobliżu szkodliwych inwestycji. Dom. Odpis Krajowego Rejestru Sądowego. Chcemy brać udział w postępowaniu, aby czuwać nad poprawnością jego prowadzenia. Weryfikacji, czy planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i nie narazi interesów społeczności lokalnej. Zatem za dopuszczenie organizacji do udziału w postępowaniu przemawia interes społeczny. Załącznik podpis KSR, podpis statutu, upoważnienie osób przeciwko inwestycji 49 podpisów. Podpiszę moje skromne nazwisko Stefan Górek. Panie starosto, pisałem do pana w styczniu 2019, nie mam odpowiedzi. Czy, krótkie pytanie, czy jest stowarzyszenie stroną w tym, czy nie? Proszę państwa, nie ma żadnych stron. To jest spotkanie, które jest niewymagane żadnymi przepisami z prawa. To jest, nie ma żadnych stron. Ja jestem po prostu z wami, burmistrz też i szukamy najlepszego rozwiązania, proszę państwa. Nie jesteśmy po żadnych stron, po innych stronach barakady, proszę państwa. I wam powtarzam, to spotkanie dzisiaj, to co wy powiecie, jest protokołowane, jest taka odpowiedź. Ja równie dobrze nie myślałbym być dzisiaj na tym spotkaniu tutaj z wami. Mógłbym być tylko pan, czy człowiek, który zaprotokołuje, co wy powiecie. Ja nie jestem od oceny tego. Proszę państwa, zaraz pan Adam jeszcze radny zabierze głos, ale zrozumcie, nie ma tu żadnych dwóch stron barykady. Powiedzieliście, że nie odpowiada pan pierwsza lokalizacja, nie odpowiada druga, nie odpowiada pani Naścimisza i to zostanie przesłane. Ja się nie upieram przy żadnej lokalizacji. Stwierdziliśmy tutaj w piśmie pana Bogdana Dziermanika pada nowa, czwarta propozycja. Działka numer 301-302. I teraz moje pytanie jest, czy mam do B4 pisać, żeby przeanalizowali tę lokalizację, czy po prostu też mam podrzucić tą lokalizację? Nie, my właściwie to nie chcemy na naszej ulicy żadnej wieży. Tyle możemy. Proszę państwa, ja napiszę, proszę państwa, dobrze, jeżeli taka jest wasza wola, będzie tak napisane do firmy B4, że również ta organizacja została. Ja bym chciała, żeby pani tutaj, która też jest stowarzyszeniem, bo się
spotkamy. Nie mamy poparcia w gminie Starostwie. Nie, państwo mają poparcie. Szanowna pani, gdyby tego poparcia nie było, to by nie było tego spotkania. To poparcie jak najbardziej jest. I tutaj nie trzeba słuchać pani Krzyszewskiej tutaj wsparcia żadnego, która mieszka po drugiej stronie opatrzenia. Ale problem jest ogólno. Ale proszę państwa, to trzeba apelować do parlamentarzystów, do posłów. My nie stanowimy ustaw, my tylko stanowimy uchwały, prawo miejscowe. I nie trzeba tutaj żadnego wsparcia szukać. Bo ja jestem stąd, jestem jednym z was i jestem z tego osiedla, gdzie mieszkam. No i właśnie dziwiłam się, że pan starosta nas tak potraktował. Ale jak potraktował? Właśnie, przepraszam pana. Ja może powiem, bo pan starosta mówi, a państwo jak nie chcą przyjąć, że to spotkanie jest przede wszystkim dlatego, żeby nie było w takiej sytuacji, może ja była sama, że szybko powstała ta wieża, może jakiś bonus. Ale w każdym razie prawo jest po stronie. My wiemy, że prawo jest po stronie inwestora, ale mimo wszystko robimy wiele. Proszę państwa, państwo o tym nie wiecie, ale my po sesjach spotykamy się w tej sprawie. Ja obiecałem pani Janeczko. Ja dziwi się, że pani Janeczko ciągle powtarza, że nie ma sprzyjającej tutaj jakby woli ze strony władz. Mamy nowe władze, naprawdę proszę uwierzyć, że my jesteśmy po waszej stronie. Cała Rada Powiatu muszę państwa zapewnić, że jest po stronie waszej. Bo my szliśmy do wyborów z tymi hasłami, że z ludźmi będziemy się liczyli. I ja z panią rozmawiałem wiele razy przez telefon i prosiłem o troszkę spokoju, bo jak i nawet na tym spotkaniu już widać wyraźnie, że nie chcemy tam, żeby obok pani powstała, ani obok tych obok pana Muszyńskiego, bo tam też jest nieodpowiedzialny. Wszystkie jakby są te trzy nieodpowiednie. I my mimo wszystko, że Plej nie wie o nowych organizacjach, próbujemy znaleźć nowe rozwiązania i po to jesteśmy. Także troszkę dobrej woli w stosunku do pan starosta to spotkanie z jego była inicjatywa, żeby nie było problemów na przyszłość, żeby nie było tak, że powstanie coś wbrew społeczeństwu, chociaż do końca na 100% może wszystkim nie dogodzimy, ale próbujemy znaleźć, między innymi spotkanie jest po to, żeby spróbować znaleźć najbardziej, najmniej kontrowersyjną tą lokalizację. I nowe lokalizacje wchodzą w grę. A dlaczego jest ta siła przybicia i Pleja, że musi być w Opatowie? No nie rozumiem. Proszę państwa, w Opatowie jest duży. Można w Opatowie znaleźć tą organizację taką, która będzie do przyjęcia dla wszystkich, prawda? Bo te wieże niestety muszą powstawać, byśmy mogli wiedzieć. I prawo jest po jej stronie. Nie muszą. Ale to jakby czy muszą, czy nie, to nie jest do samorządu powiatowego czy gminnego. Pytanie raczej jest do posłów, do senatorów i może tam trzeba byłoby te problemy rozwiązać. Ja wiem, że różne są, ale naprawdę tu dobra wola nasza jest i pana starosty szczególnie. I muszę państwu jeszcze raz powtórzyć, że ja osobiście i my radni nad tą sprawą pracujemy, żeby to jakby było bezkonfliktowo się to jakby skończyło. I jesteśmy pełni dobrej woli i wiemy, że wy jesteście w pewnym sensie najważniejsi. Trzeba to przyjąć z dobrą wolą. A widzę tu jakieś nastawienie takie dość nerwowe, dość dużo emocji. Niepotrzebnie, bo my tego nie musieliśmy robić. Starosta tego nie musiał robić, ale jest po to, żeby wyprzedzić pewne ruchy, jak Plej się zwróci już o konkretną lokalizację czy o pozwolenie na budowę, żebyśmy mieli to przedyskutować. A jeszcze chciałam spytać, czy naprawdę starosta czy gmina Opatów jest pod takim pręgierzem, że ona musi Plejowi odpowiedzieć? Proszę państwa, nie jesteśmy pod pręgierzem. No jeżeli podmiot występuje o pozwolenie na budowę, my mamy 60 dni na wydanie decyzji. Za każdy dzień zwłoki, według prawa, które się zmieniło ile 3 miesiące temu, płacimy 500 zł kary. My musimy wydać decyzję. I jeżeli są przesłanki, żeby wydać decyzję odmowną, wtedy można tą decyzję wydać. Jeżeli nie ma przesłanek, to musi być decyzja wydana. I zarówno Wydział Budownictwa w Urzędzie Powiatowym, czy
demokratyczne urzędy miasta muszą decyzje wydawać. I także jeżeli znaleźlibyśmy na przykład teren byłby archeologiczny czy widokowy, gdzie by nie można było postawić tych wież, i jak najbardziej ten argument wtedy by nam posłużył. No właśnie, panie starosto, ja proponowałam w pierwszej kolejności tam na Kościuszki, na górze, tam pana rodziców. To pan powiedział, że tam nie. W gminie byłam, pytałam się w innym miejscu. To ta pani mi odpowiedziała, proszę panią, tam się ludzie też będą buntować. No właśnie, bo my mamy się nie buntować, bo inni się też będą buntować. To tu jest lokalizacja, a gdzie indziej to nie, bo tam ale, to się ale szanowna pani, ja bardzo proszę, ja teraz to odczytuję ten tom, jako atak na starostę Patowskiego. Natomiast ja nie wyznaczam lokalizacji. Ja nie wyznaczam lokalizacji, ja nie jestem od tego. Urząd, który tutaj, to wyznaczą P4, a mieszkańcy dali propozycję. A P4, o mieszkańcy, ci, którzy tutaj są, ale ja, nasi, dali propozycję. Państwo nie ukończyła, tylko ale tu pana się nie, no, ja widzę, że pani Cieszewska nie chce tego zrozumieć, ale nie zostanie. Ale na spotkaniu pani nie było. Na spotkaniu, które było na wiosnę, mieszkańcy powiedzieli, żeby P4 przeanalizowało lokalizację pana Muszyńskiego i u pana Ściwisza. P4 przeanalizowało i ma taką analizę. I my się ustosunkowujemy do tego. Proszę to zrozumieć. Czy pani nie chce? Ale ja chcę się wypowiedzieć, panie starosto. Tak. Ja się dowiedziałam jedną, jedyną rzecz, którą chciałabym, żeby to było zaprotokołowane. Bo tu jest taka dyskusja na marne, jak to się mówi. Mieszkańcy nie wyrażają zgody, tyle co się dowiedziałam i rozmawiałam z mieszkańcami, na jakąkolwiek lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej. Stacje bazowe i ich oddziaływanie na życie i zdrowie człowieka nie zostały należycie zbadane. Taką mamy tezę na dzień dzisiejszy, nie możemy nad tym dywagować. Nie powinien pan wystawiać żadnej decyzji. Informuję pana, że gdyby się tak stało, że pan wyda decyzję, zaskarżymy tą decyzję i poprosimy prokuratora o pomoc. Naprawdę. Dlatego chciałabym, żeby to było ujęte w protokole. Panie starosto, powinno panu to przyświecać jedno, że działania organów samorządu muszą pozostawać w zgodności nie z interesem inwestora, a tylko z interesem zwykłych ludzi. Bowiem powiat to wspólnota mieszkańców, o którym pan powinien wiedzieć, a nie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Proszę to zapisać. Szanowni Państwo, cieszę się, że aprobujecie to, co pani powiedziała. Ja oczywiście potwierdzam, że tak, starosta jest dla mieszkańców, bo jestem wybrany przez mieszkańców. Złożyłem ślubowanie i zawsze interesy mieszkańców reprezentował. To jeżeli chodzi o mój stosunek. Przykład mojej rocznej pracy, mojego zarządu i radnych świadczy o tym, jak nam bardzo zależy w każdej dziedzinie życia, czy edukacji, czy w służbie zdrowia, czy w opiece społecznej, czy w opiece nad dziećmi w domach dziecka, że nam zależy na dobru tej naszej małej ojczyzny. Jeszcze chciałem. Ja teraz mówię. Jeżeli chodzi o to, żebym żadnej decyzji nie wydał, wszystkim Państwu oznajmiam, decyzja musi zostać wydana. Gdy będę mógł wydać decyzję negatywną, taka decyzja negatywna będzie wydana. Gdy będzie decyzja pozytywna, musiała być wydana, wydam decyzję pozytywną. Ale decyzja musi być wydana. Oczywiście Państwo mają prawo zaskarżyć tę decyzję. Nie do prokuratury, nie, tylko decyzję zaskarżyć do organu nadzorczego. Tak. Jak było w przypadku Sadowia, zaskarżyli do wojewody, wojewoda tą decyzję uchylił. I proszę Państwa, cieszę się, że taka decyzja nastąpiła. Proszę Państwa, ja kolejna sprawa trzecia. Obraża mnie to, że ktoś mówi, że w interesie firmy, w żadnym interesie żadnej firmy ja nie występuję, nie mam w tym.
państwo Kałuckim, którzy są, cieszę się, że taka decyzja była, że zaskarżyliście, wygraliście i bardzo lubię. Jeszcze nie wygraliśmy. Wygramy dopiero wtedy, jak ten maszt i tysiące tych masztów w Polsce runi. Proszę państwa, ja nie będę się wypowiadał za maszty w Koszalinie. Jeżeli teraz ten maszt nie funkcjonuje, bardzo się z tego cieszę, że jest taka decyzja wojewody, bo to jest w interesie państwa, czyli moim. I teraz powtarzam, oczywiście jakakolwiek decyzja będzie wydana przez, nie przeze mnie osobiście, bo to nie jest widzimisię starosty opatowskiego, tylko my kierujemy się przepisami prawa. Gdy będzie możliwość negatywnej decyzji, taka decyzja będzie wydana. Gdy państwo potem zaskarżą, mają państwo tą decyzję, prawo nawet zaskarżyć do organu nadzorczego. Także proszę państwa, proszę zrozumieć, nie stoimy po różnych stronach barykady. Stoimy po tej samej stronie. A jeżeli państwo będą na tyle uprzejmi, że przyjdą i powiedzą mi, że pani starosto, może pan użyć takiego i takiego argumentu, to będę bardzo państwu wdzięczny, że państwo mi pomogli w tej sprawie, w rozwiązaniu tej sprawy. Naprawdę. To już mogę jeszcze powiedzieć. Mogę podać panu argument, na który może się pan powołać. Ta ustawa, panie starosto, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza artykuł 46. I proszę czekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Ma pan podstawy, że to może czekać jeszcze. Proszę nie dawać odpowiedzi. Zapisać, że zgodna z tym artykułem. I jeszcze, jakby pan mógł to o te moce ERP, jakby pan mógł to, żeby panu Play taką samą analizę zrobił na maksymalne moce dla pana Legalnika. Bo ta moc, to oni tu podali, to podejrzewam, że to jest około 1% prawdziwej mocy faktycznej jednego nadajnika. I jeżeli, bardzo żeby, proszę, tak. Proszę powoli, bo to zanotuję. Maksymalne moc. Panie Przewodniczący, moment. Proszę, bo jeżeli to są istotne, proszę zanotuję. Jeżeli oni wam to, na to odpowiedzą. Ustawa o wspieraniu. Ale ja znam z 7 maja 2010 roku, tak. I zaraz pan burmistrz też chciał zabrać głos, to pan burmistrz zabierze głos. Maksymalnych mocy EIRP dla jednego nadajnika, dla jednej anteny. O, podanie. Maksymalne mocy. Może nie dotyczące P4, tylko w ogóle. Nie, ogólnie, ogólnie jakikolwiek operator na antenę. Maksymalnej mocy. Ale to jest pytanie do P4, proszę pan. Jednego nadajnika. Przez operatorów. Maksymalne. Oraz osumowanie mocy na sektor. Bo to jest szalenie ważne, że oni nie sumują mocy i wtedy nie potrzeba opinii środowiskowej. Tak jest z anteną. Tak jest ze wszystkimi antenami. Na przykład na Okalinie. Góry. 139 kW w tej chwili, a było 21. No, z 2000. Wyciągnąłem miesiąc temu. Mam tutaj. Całość, tak? Sumowanie na sektor, bo całości oni pani nie sumują. Na sektor, żeby sumowali sektor. Cały, maksymalnej mocy, EIRP. Jeżeli będziecie to żądać, a oni wam tego nie wydadzą. Jesteśmy tego pewni. Proszę przeczytać to, co pani teraz zaproponowała. Pana Kołuckiego, pana Kołuckiego. Czy to takie brzmienie, bo to jest specjalistycznego. Pan Mateusz Kałucki wnosi o podanie przez operatorów, jak w ogóle dotyczy operatorów. Tak, dotyczy to wszystkich. Maksymalnej mocy jednego nadajnika. No na razie może pani powiedzieć na antenę. Może tak, bo na antenę. Na antenę. Na antenę. Oraz pod
maksymalnej. I ilości antyn. Maksymalnej na sektor, tak? Tak. I ilości antyn. Jednej stacji bazowej, tak? Tak. Zachowując chwilę rozwagi, korzystanie z telefonu. Czy ktoś prosił Panią o zajęcie głosu z stanowiska? Ja no, ale Pan... Ja Cię no, tak? Więc pan powiem, tylko sam bierze, a jeśli dana osoba chce Pana odpowiedzieć na sytuacja jest taka. To Pan nie pozwala. To jest dyskusja? To jest kultura. Ja słucham Państwa, tak? Proszę o odpowiedź o odrobinę, który jest Państwa. No ale Pan się zwrócił, Panie Burmistrzu, zwrócił się do Pana. Bezpośrednio i on chce odpowiedzieć, a Pan mu nie pozwala. Następne mogę powiedzieć Panie. Pozwolę mi Panu, tylko Pan Burmistrz skończył. Następne mam takie jedno pytanie. Jestem może niepewny, ale przekonany o tym, że większość z Państwa w niedawnych wyborach parlamentarnych głosowało na obecnie rządzący rząd. Chciałbym zapytać, czy Państwo wczoraj o godzinie 19.30 oglądali wiadomości i wypowiedź Pana Premiera Mateusza Morawieckiego? Nie oglądamy telewizji. Dokładnie. Znaczy, Pan Premier Mateusz Morawiecki szczycił się tym, że Polska jako lider Europy będzie najdynamiczniej rozwijającym się krajem, jeżeli chodzi o rozwój sieci 5G. Szczycił też się tym, że umiera 440 tysięcy Polaków na raka i będzie umierało 650. Ale jednak większość z Państwa zatem zagłosowała. Również temat poruszony był tym, mówię teraz do Pana Stefana. To był bardzo szalony, przecież byłem na tym. Ja się nie że Polska będzie liderem, jeżeli chodzi o rozwój farm wiatrowych w Europie. Jako najbardziej czystą formę pozyskiwania energii. Ale chyba na morzu najbardziej. Jeżeli Pan najbardziej na morzu, ale oczywiście musimy uzyskać wskaźniki, które są narzucone przez Unię Europejską, ale sam Bałtyk nie wystarczy. Sam Bałtyk nie. Dlatego, ale powiem jedną rzecz. Najbardziej jestem zaskoczony tym, że zaproponowana przez Państwa odległość, czyli te kocie doły, a nie jestem w błędzie, bo jestem pewny, że taka odległość i taka lokalizacja padła, a zaproponowana teraz lokalizacja, która jest dalszej odległości od domu, to Państwo jest nie do zaakceptowania. I już na koniec mojej wypowiedzi. Ja bym chciał, żeby Państwo, szczególnie wąska grupa tutaj nie podejmowała tych pochopnych decyzji, bo zarówno starostwo powiatowe, jak i gmina mogą zareagować tylko w momencie, jeżeli w gminie do
jeżeli nie wystąpiło żadne pytanie. I tak naprawdę, to tutaj trzeba ogromny szacunek dla pana starosty i dla całego starostwa powiatowego, jak i dla gminy. Bo tak naprawdę, o tym za chwilkę powie pani kierownik, jest ustawa i my takiej inwestycji nie możemy blokować, a i szczególnie pani kierownik wyjaśni, bo my, jako urzędnicy, nie możemy działać przeciwko prawu. I tak jak pan starosta powiedział, my tworzymy uchwały stanowiące prawo lokalne, ale te uchwały muszą być zgodne z ustawami, czyli z dokumentami stanowiącymi prawo, które są nadrzędne wobec uchwał, szanowni państwo. Ale reakcja zarówno starostwa, jak i gminy może nastąpić tylko wtedy, jeżeli był oficjalny dokument zarejestrowany w sekretariacie. I dowodem na to, szanowni państwo, że P4 liczy się ze starostwą i z gminą jest to, że gdyby P4 chciało, to by postąpiło tak jak Piacentowie, że ten nadajnik już by stał i byśmy nie mogli tego zrobić. Pan kłamie. Byśmy nie mogli tego zrobić. Taka jest prawda. Czego pan kłamie? Pan może powiedzieć swoje ustawy za chwilkę. Pani Ania, która jest specjalistą. Oczywiście. Wyjaśni. Wojewoda dawno nam nie unieważniła tej decyzji. Miała podstawę. Miała podstawę.